Witam wszystkich serdecznie w następnym odcinku z gry Metin 2. Wiadomo, gra już stara, denna i tak dalej, ale sentymentalnie troszeczkę, pół godzinki dziennie sobie pogram. Nie miejcie mi to za złe. Oczywiście będę też chciał w inne gry pograć, ale tak jakoś muszę chyba najpierw się zapisać na tą siłownię, żeby nabrać więcej energii. Więc mam już wojownika 14 level. Ja go prowadzę na razie w ten sposób, że będę chciał zrobić szybko aurę miecza, czyli muszę dojść do tego, żeby do tego momentu, żeby 17 punktów rozdać na tą umiejętność. Później pójdę do pewnej tam, do pewnego miejsca, gdzie... Aha, jak wejdzie na 17 mi już aura na M1, M1 to jest jakby następny poziom rozwoju tej umiejętności, później trzeba czytać księgi, dużo tych ksiąg, chyba ponad 100 i wtedy wchodzi ta aura na G, a później trzeba zbierać takie kamienie duchowe i wtedy jest na P już taka moc. Oczywiście ja nie będę czegoś takiego robił, wystarczy mi na M tą aurę zrobić i sobie trochę pograć. Więc tak, ja robię w ten sposób, że będę chciał robić wojownika z aurą i z berkiem na początku, a później zobaczymy co i jak. Więc mam 14 level, aurę mam na 12 poziomie, czyli muszę dojechać do 14+5, czyli do 19 levelu. Spróbuję w tym odcinku właśnie pokazać to, jak już będę próbował wbijać tą aurę na M. Ale na początku widzę na mapie, że... gdzie jestem? Tutaj, że ktoś tu coś ode mnie chce. Właśnie nie wiem, czy ta babka, Handu Up, czy ten faciu, Wondarip. Więc zobaczymy na Handu Up, czy ona coś chce. Na Hopybel, no, co z twoją nogą, co pomóż nam, pomogę wam, no coś chcę jakąś, czyli jesteś doprawdy dzielnym wojownikiem, byle tak dalej, misja pierwsza, misję tę możesz wykonać łącznie 10 razy. Nie wiem o co chodzi, zobaczę na zadaniach, czyli muszę pokonać 30 zaprzysięgłych żołnierzy. Oh my god. To chyba jeszcze nie jestem gotów. Przysięgły żołnierz. I wróć do Handu Up. Słuchajcie, nie wiem, czy wykonam to zadanie. Zaraz wam pokażę dlaczego. Chyba jeszcze jestem za słaby. Jak wiadomo, mam eku takie dropnięte, zrobione. Nie mam w ogóle kasy na ulepszenie. W ogóle, jeżeli ktoś gra na tym serwerze i ma już wysoki level, ma jakieś do pożyczenia, jakieś fajne eku, chętnie przyjmę. Piszą już do mnie ludzie. Tutaj właśnie goxleak.pl, pozdrawiam cię. Kiedy faja gotuje, postaram się w następnym czasie to zrobić, ale spokojnie. Więc dobra, to ja jeszcze lecę do... Kogo tu lecę? Do kapitana. Zobaczę, co jeszcze kapitan chce ode mnie. Czyli zaraz przewijamy taśmę do następnego ujęcia. Teraz, słuchajcie, przebiegam przez M1, czyli przez główne miasto tutaj na channelu. I tu widzimy ciekawe na przykład postacie. Tu jest na przykład szamanka króliczek. Nie wiem, jakieś tam dropy mają, ale wygląda ciekawie. Pełno sklepów. Metin 2, tak naprawdę umierająca gra. Ale tu widzę, że ten nowy serwer jednak daje radę. Dużo ludzi w to gra. Oczywiście być może zaraz spróbuję znaleźć jakiegoś kogoś, kto mi pomoże do te 5 leveli podekspić. Może czekaj. To ja, żniwak, nie wiem co to. Dobra. Zdaję sobie sprawę o istnieniu kamieni Metin, bleble, bleble, kontynuuj. Jeśli nie, coś tam, kontynuuj. W nagrodę kontynuuj. To ja, Zniwek. A ja nie wiem, kto to Zniwek. Dobra, a więc lecę, zniszczy Metin bitwy, czyli
Kamienie Metin stanowią bardzo poważne zagrożenie. Pomóż kapitanowi i zniszcz Metin bitwy. To ja teraz spróbuję, przejdę może na inne cecha, bo tu jest bardzo dużo osób i spróbuję znaleźć Metin bitwy. No, a tutaj do misji potrzebuję zaprzysięgłego żołnierza. Widać, tu są. Tylko te tygrysy, kurde. Muszę tych zaprzysiężonych żołnierzy zniszczyć 30. Czyli nie będzie to takie trudne. Lecę po... No, te tygrysy mnie... O, fuck! Nie chcę... Shit, patrz... Ile tygrysów za mną goni. Lol, weź, idźcie ode mnie, tygrysy. Ja pierdolę. No, poszły. A ty jesteś trudny? Czekaj, zobaczę. A, dam mi radę. Tak jest. Dobra, zaprzysięgłe żołnierze tam są, ale tam jest pełno tygrysów. Cholera. Tutaj żołnierze i pełno tygrysów. No to w takim bądź razie muszę zmienić cecha, żeby niszczyć te żołnierze. Oczywiście nowy serwer Gra Metin 2 pełna jest różnych cheaterów, haksów i tak dalej. Tutaj akurat pokażę wam przykład dwóch takich sobie stoi. Michał 3222 oraz Kati XXX. I sobie tak stoją, wszystkie moby, czyli te potwory do nich latają. Oni w ogóle się nie ruszają. Te moby po prostu tylko ich dotkną i giną. No jest to na pewno wręcz niemożliwe. Patrzcie, trzy takie wielkie niedźwiedzie lecą. I myk, jeden ginie, drugi ginie, trzeci ginie. No nie wiem, co się dzieje, ale... Czyli to jest jakiś cheat, który oni sobie włączają silne ciało, stoją sobie w dwójkę i nie wiem, no kwestia to jest chyba zbierania być może pieniędzy. Może tego Liana im tu wrzucę na nich, ale nie wiem, czy dam radę. Czekajcie, czyli tak, Lian. To jest chyba jakiś trudniejszy zawodnik. Chodź tu. Lian. O, leci, dobra. I teraz spróbuję tego Liana na tych dwóch wrzucić. Ciekawe, co się stanie. Lian bije ich. Dobra, bije. Czekajcie, zobaczymy. Ciekawe, czy dadzą radę Lianowi. Popatrzmy. Dali radę! Oh my god! Wstyd! No nic, no... No nic, po prostu kolego Michał 3222 oraz Kati, no niemiło, że tak cheatujecie. Może jeszcze znajdę kilku takich ciekawych, to wam pokażę. Jednak jestem twardy i idę właśnie tu walczyć z tymi tygrysami, żołnierzami i wszystkimi innymi, może mi się uda. Tam są zaprzysiężeni żołnierze. No to jedziemy, berek. Ała, ała, aura. Jedziemy. O, dobra, poszli są. Dobra, ładnie, już mam tyle. Jeszcze 22. Zaprzysięgli żołnierze, gdzie jesteście? Tu nie. Tu jest ich sporo. To nic, wezmę kilka tygrysów na klatę.
i bijemy. O shit! A wziąłem bardzo dużo na klatę. Ktoś mi może pomóc? O lol! Dobra, już po mnie! O, niestety. Patrzcie się, co się dzieje. Głupich tygrysów. No i jeszcze zwolnił. Lol. O! Grzecznie, dziękuję. I tu mamy pełno żołnierzy zaprzysiężonych i jedziemy z nimi. Jednego tygryska chyba rozwalę. Dobra, jedziemy do następnych. Zaprzysiężeni żołnierze. Dobra, i olewamy tygrysy, jedziemy do następnych żołnierzy. O, shit. Tu widzicie, mam otwarte dwa czaty, bo pomagają mi w szukaniu żołnierzy. Bardzo tutaj dziękuję Lodowe Serce oraz Natasza, którzy pomagają mi w szukaniu tego Metina. Pozbieram Golda, znaczy, no, Yangi. I jeszcze... Tu mam następnych żołnierzy. Jeszcze sześciu. I jeszcze sześciu. Tu mamy czterech. No i znowu tygryski. Niedźwiedzie. Straszne te niedźwiedzie. Gryzą. Jak szalone. I aura, jedziemy! Dam im radę, czy nie? Nie! Uciekać! Dobra, dałem radę. Tyle niedźwiedzi, tygrysów. Dobra, jeszcze dwóch zaprzysiężonych żołnierzy. Tam stoi. I to będzie po misji. Super, super. Mamy misję wykonaną, no to wracamy do kapitana, a tutaj niech moi koledzy szukają Metina. Więc ja tu się zabijam, niech mi niedźwiedzie zniszczą i rozpoczynamy w mieście. No i lecę do kapitana, który mi powie, co dostanę za zniszczenie tych strasznych, zaprzysiężonych żołnierzy. Tutaj widać CH5, nie ma tyle sklepów. Coś mi się wydaje, że chyba w tym odcinku nie podekspię do 19 levelu, bo nie znalazłem osoby, która by mnie chciała podekspić. Zobaczę, czy może jest jakaś znajoma osoba.
Gim Raper 92. Nie wiem, który to level. Dobra, idziemy do kapitana. No i potrzebuję nagrodę. Coś chyba źle zrobiłem, więc sprawdzam, o co chodzi. Tutaj sobie dodam do ataku zadania. Do handu up mam wrócić. Dobra, no to lecimy do handu up. No i jesteśmy przy handu up. I oddajemy misję i co dostaniemy? Zobaczymy, jak ona wygląda. Tak. Do Vondarim? No do tego. Czerwona ebonitowa szkatułka, 55 ciastek, 50, eliksir księżyca, co? Czekaj, o co mu chodzi? W ogóle nie wiem. Nie mam brązowego pojęcia, co się teraz stało. No to co? No to wymieniam na cokolwiek, no tak jasne. Dalsze nagrody. 75 ciastek. Natasza wyszła, to my sobie później. Nie mam pojęcia, co się stało, ale idziemy do handu up. I co jest? Dziękujemy. Kontynuuj. 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 Oczywiście nie wiem, o co chodzi. Misję tę możesz wykonać łącznie 10 razy. Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, dobra, ja na razie wychodzę. Lodowemu sercu napiszę za chwilę, że jednak kończę. Czyli tak, nie pod ekspie za długo. Potrzebuję osoby, która by mi pomogła w podekspieniu do 19 levelu. Jakiś tam EQ, jakbyście mieli, też możecie mi myknąć. No i tyle w tym odcinku. Koniec, nic nie zrobiłem, ale za dużo by mi to czasu, a ja nie chcę poświęcać za dużo czasu tej grze. Dziękuję za uwagę. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.